Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wzięli udział w obchodach Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa. Mija 25 lat od jego powstania. Po latach zniewolenia, po latach sponiewierania przez systemy totalitarne, każdy z nas musi pamiętać, że musi odbudować ducha narodu polskiego. I w misji tej niezwykle ważną rolę pełni dowództwo garnizonu Warszawa. Bo to państwo stoją na straży tych wszystkich symboli, które ducha narodu również budują. Wojsko Polskie świetnie się prezentuje, a również ta służba, codzienna służba żołnierzy z garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków do Wojska Polskiego. I mogę powiedzieć wprost, że jest ono rekordowe. 83% Polaków ufa Wojsku Polskiemu.